Ryan Grafenberg. Lautaro Martinez. Przy piłce Lautaro Martinez. Lautaro! I mamy bramkę! Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Na tej powtórce widać, jak dobrze wykonana była ta akcja. Nie ulega presji, znajduje miejsce mimo starań obrony i strzela piękną bramkę. Jackson. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Proszę Państwa, mam właśnie informację, że padł gol na Etihad Stadium. Tak, to jest kolejny gol dla Manchesteru City. Zdobywcą bramki jest Kevin De Bruyne. Wykorzystał rażący błąd bramkarza. Mamy teraz remis 2-2. Na zegarze mamy 60 minut. Dziękujemy za tę informację. Mbappé teraz przy piłce. Mbappé, może być niebezpiecznie. Gol! Gol! 3 razy gol, bo to jego 3. trafienie. Jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który mu udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Przy piłce Pellegrini. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Mbappé teraz przy piłce. Uwaga! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Mbappé z takiej odległości nie zwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Oddają piłkę. William Saliba. Virgil van Dijk. Robertson. Van Dijk. Z piłką teraz Grafenberg. Dostałem właśnie informację o golu na Etihad Stadium. To 3. trafienie dla The Citizens. To bramka Erlinga Haalanda. Zdobył tego gola po strzale głową. Wyrównują wynik na 3-3. Minęła 86. minuta. Dziękuję bardzo za meldunek. Ryan Grafenberg. Virgil van Dijk. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. I wznawiamy granie po przerwie. Arsenal jest w bardzo trudnej sytuacji po pierwszej odsłonie, ale mają teraz całą drugą połowę, by zapracować na szacunek kibiców. O, i to był książkowy odbiór piłki. Teraz Darwin Nunez. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić 2-bramkowej straty. Ryan Grafenberg. Lautaro Martinez. Radzi sobie teraz z obroną. Centra w stronę Sona. Ale bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Przypomnijmy, że w angielskiej Premier League niedługo będziemy mieli kolejną piłkarską ucztę. Arsenal zmierzy się z West Ham United. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich emocji. O, chwila, chwila, pachnie tu golem. O, naprawdę, dobra obrona. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie.
Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Przy piłce Lautaro Martinez. Martinez! Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Teraz Darwin Núñez wyszedł sam na sam. Uwaga! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Ale musimy na chwilę przerwać. Ależ refleks. Znakomita interwencja. Widać tu, że koncentracja była zachowana do końca. Udało się uratować zespół. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Czy zdoła trafić? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Błąd, piłka przechwycona. Teraz Darwin Núñez. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Z poświęceniem i skutecznie. No i teraz będziemy mieli zmianę w składzie Arsenalu. Daleka piłka z rogu. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Nie narażę się chyba nikomu, jeśli powiem, że Lautaro Martinez objawił